Dotychczas sporo rysowaliśmy. Dziś do naszych działań dodamy trochę kolorów. Jeśli mówimy o animacji jak o ożywianiu, to cóż, kolor sam w sobie jest ożywieniem. W filmach czasami reżyser, używając kolorów, na przykład przez przejście od czerni i bieli do obrazu kolorowego, oddziela teraźniejszość od wspomnień lub nadaje chwili jakiegoś szczególnego znaczenia. Kolor w istocie jest czymś więcej niż tylko zjawiskiem optycznym. Widzimy mnóstwo różnych kolorów, barwy jasne i ciemne, chłodne i ciepłe, czyste, złamane, jaskrawe lub wypłowiałe, intensywne lub pastelowe. Często używanym przez twórców narzędziem jest koło barw. Kiedyś myślałam, że to sama teoria i nie wiedziałam, że może ono być naprawdę przydatne. Zacznę od tego, że samo stworzenie sobie samodzielnie własnego koła barw jest bardzo przydatnym ćwiczeniem, bo dzięki temu nie tylko trenujemy mieszanie kolorów, lecz także poznajemy lepiej kolory, które mamy w naszych zestawach farb czy kredek. Bo nie zawsze kolory wyglądają tak samo. Ja mam taki mały zestaw akwareli, ale wiem, że ten sam żółty w tym zestawie w jakimś innym zestawie innej firmy może mieć zupełnie inny odcień. Nie mówiąc już o tym, że zupełnie inaczej wyglądają kolory na papierze. Poza tym wszystkim, mieszanie kolorów jest po prostu świetną zabawą, bardzo odprężającą. Najpierw maluję w równych odstępach barwy podstawowe. Z tych trzech barw można stworzyć całą paletę. Barwy pochodne powstają ze zmieszania dwóch barw podstawowych. Nie chciałam mieszać niebieskiego z żółtym, bo mam zielony w zestawie. Pozostałe pola wypełniłam, mieszając kolory pochodne z podstawowymi. Rozcieńczając te same kolory wodą, zrobiłam krąg o parę tonów jaśniejszych barw. Natomiast dodając do barwy odrobinę koloru z przeciwnej strony koła barw, na przykład do fioletowego dodając odrobinę żółtego, tworzę barwę o parę tonów ciemniejszą, bez używania czerni. Teraz, do czego może mi się przydać to koło? A więc podpowiada mi ona, w jaki sposób mieszają się moje farbki, a poza tym pokazuje mi, które barwy są dopełniające, czyli najsilniej kontrastujące, zawsze po przeciwnej stronie koła barw. Koło barw podpowiada nam, w jaki sposób efektownie łączyć kolory. Jeśli lubicie kolorować, możecie wypróbować jedną z metod dobierania kolorów z użyciem koła barw. Może to być albo ograniczenie się tylko do ciepłej bądź chłodnej palety, czyli połowy koła, albo namalowanie obrazu w różnych odcieniach tego samego koloru, dodając przy tym akcent kolorystyczny w postaci jednego elementu w kolorze najbardziej kontrastującym, czyli dopełniającym. Można też wybrać kilka kolorów harmonizujących, czyli tych, co są obok siebie na kole barw. Można też łączyć po dwa kolory z przeciwnych stron koła barw. Te metody łączenia kolorów obrazuje schemat narysowany na mniejszym kółku, którym można obracać. Możecie sprawdzić, jakie kombinacje Wam się najbardziej podobają. Może macie już jakieś ulubione połączenia kolorów.